Hej wszystkim, tutaj Alex z kanału Alexa Vlog i dzisiaj w nocy była pełnia. Jak to zawsze bywa w taki czas, Ola nie może zasnąć. I nie wiem właściwie, czy to jest prawda, że podczas pełni nasz organizm jakoś inaczej pracuje i jest jakiś pobudzony, czy jakiś zbieg okoliczności, a to wszystko jest mit. Ale nigdy w pełni nie mogę zasnąć, chociaż normalnie kładę się i od razu odlatuję, więc no nie wiem. Stwierdziłam, że to jest całkiem fajny temat na filmik, więc poszukałam różne sposoby na zasypianie, więc wam je przekażę. Pierwszą najważniejszą sprawą dla osób, które mają problem z zasypianiem, jest na pewno nie picie kawy w ciągu dnia. To jest takie logiczne, jak macie problem z zasypianiem, to na pewno nie sięgajcie po kawę, bo będzie tylko gorzej. Druga sprawa jest nieco cięższa dla nas ludzi uzależnionych od internetu, a chodzi o nieużywanie telefonów, komputerów, tabletów, czegokolwiek, co ma ekran, który pobudza nasz mózg i przez to naprawdę nie możemy zasnąć, więc nie używajcie tego, jeśli chcecie spać. Na pewno mieliście taką sytuację, leżycie sobie w łóżku, jest już późno, nie możecie zasnąć, patrzycie na zegarek, zaczynacie myśleć, odliczać, ile tu wam jeszcze zostało, jak wcześniej musicie wstać, jak bardzo będziecie niewyspani, to na pewno wam nie pomoże zasnąć, także najlepiej zlikwidować zegarek z pola waszego widzenia, żeby was nie rozpraszał, żebyście, wiecie, nie rozmieniali, że już pierwsza w nocy, ile mi zostało, już druga, już trzecia, no bo to, no to nie pomoże i będziecie się tylko rozkoncentrowywać, więc nie patrzcie na zegarek, wyrzućcie go. Kolejnym super i sprawdzonym przeze mnie sposobem są ćwiczenia wieczorowe. Znaczy, ja lubię ćwiczyć wieczorem, ale jeśli wolicie w ciągu dnia albo rano, to myślę, że też to będzie całkiem działać. Ale chodzi o to po prostu, żeby się zmęczyć. Porobicie trochę cardio, na przykład godzinny bieg, oczywiście nie od razu przed snem, bo wtedy jeszcze będziecie pobudzeni i adrenalina będzie buzować, tylko tam godzina czy dwie przed snem, to na pewno będziecie mocniej spać. Jeśli jednak nie lubicie ćwiczeń i się zbytnio przemęczać, to dla was też jest sposób, możecie po prostu iść na spacer, poruszać się trochę, wtedy temperatura waszego ciała wzrośnie, a gdy będzie maleć, spadać, nie maleć, to zrobicie się senni, przynajmniej tak powinno to działać. Kolejna rzecz, jaka na pewno pomoże, co możemy zrobić przed snem, to się totalnie wyluzować, wziąć sobie kąpiel ciepłą, napić się jakichś łagodnych ziół, nie herbaty, bo ona też pobudza, spryskać pokój jakimś zapachem lawendowym albo wetrzeć w poduszkę. Lawenda ma takie działanie uspokajające, wyciszające, więc na pewno też pomoże. Podobno wyłączenie, a nawet w ogóle pozbycie się wszystkich urządzeń elektrycznych z naszego pokoju wpłynie pozytywnie na nasz sen, bo pozbędziemy się tych fal wirujących wokół nas, które zaburzają nas sen. Na pewno to świetnie wytłumaczyła, ale podobno coś takiego istnieje. Idealna temperatura, w jakiej możemy sobie zasnąć, to od 18 stopni Celsjusza do 22. I super jest, jeśli wywietrzymy nasz pokój tak, na przykład 10 minut przed spaniem. No i w sumie, gdyby wasz pokój był też czysty, nie jakiś taki, wiecie, zagracony i brudny, to na pewno też łatwiej byłoby tak się wewnętrznie uspokoić i nic by nie rozpraszało. Naukowcy twierdzą, że lepsza strona do spania jest na prawym boku, niżeli na lewym. Więc też można nad tym się zastanowić. Okej, to co teraz, jeśli to wszystko zrobiliście i nadal nie możecie zasnąć? Słyszałam o dwóch sposobach, jeśli chodzi o oddychanie. Pierwsza to jest 4-7-8. Wdychamy powietrze nosem przez 4 sekundy, zatrzymujemy i trzymamy przez 7. Trzymamy, trzymamy. I potem wydychamy ustami przez 8 sekund, wolniutko. To powinno zwolnić bicie naszego serca i będzie nam łatwiej zasnąć. Druga opcja, która jest całkiem zabawna, to nieważne czym oddychamy, ustami czy nosem, gdy wdychamy powietrze, musimy w myślach mówić sa, a gdy wydychamy o. Czyli jest takie sa, o, ale tylko w myślach. I to powinno pomóc. Ja tam nie próbowałam, ale w sumie bym spróbowała, bo to całkiem ciekawie brzmi. Coś, co zawsze działa, przynajmniej u mnie, to czytanie książki. Gdy jest późno i zacznę czytać książkę, to zasypiam od razu. Zauważyłam, że są dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa to są osoby, które muszą mieć totalnie ciemno i totalnie cicho, żeby zasnąć. A druga wręcz przeciwnie. Znaczy, nie mówię, że ma być głośno, ale chodzi o to, że nie mogą zasnąć, kiedy jest bardzo ciemno i bardzo jasno. Bardzo ciemno i bardzo cicho. Tak? O to mi chodziło? O to mi chodziło. Ja zdecydowanie należę do tej drugiej grupy. Nie mogłabym zasnąć, gdybym miała tak totalnie ciemno, że nawet nie widzę konturów. Mój mózg dziwny by sytuację z horroru sobie przypominał, więc tego nie chcemy. Dla mnie idealnie by było, gdybym miała przed domem jakąś taką latarnię uliczną i by tak troszeczkę światło mi padało i wtedy byłoby super. I tak samo cudownie jest, gdy za oknem jeżdżą samochody. Ale jeśli jest tak przeraźliwie głucho, tak bardzo cicho, że aż boli w uszy, To jest najgorszy stan dla mnie. No, także musicie sobie ogarnąć, co tam wam najbardziej leży, albo kupić rolety, żeby było totalnie ciemno, albo, nie wiem, otworzyć okno, żeby było słuchać szumu wiatru.
albo coś. Ale nawet jeśli nie ma żadnych dźwięków na zewnątrz, to jest na to rada. I przejdźmy do tej właśnie już ostatniej rady. W internecie jest mnóstwo stron i aplikacji z różnymi dźwiękami, czy to dźwięk lasu, deszczu, szum morza, jakichś ptaków, czy jakieś relaksacyjne melodie. Tego jest naprawdę mnóstwo i ja osobiście uwielbiam takie muzyczki. Na przykład jak się uczę, to włączam sobie kawiarnię, co jest troszeczkę dziwne, bo mogłabym po prostu pójść do niej. Tak czy inaczej polecam, możecie sobie spróbować, może akurat będzie Wam łatwiej zasnąć z jakimiś uspokajającymi, usypiającymi dźwiękami. Jeśli Wy macie jakieś rady, to koniecznie napiszcie w komentarzu, nie poczytam. I może też sobie nawzajem pomożecie. Ja się żegnam, zapraszam na mój osobisty kanał i do następnego. Pa, pa.